Na terenie Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadzana jest kontrola losowo wybranych altan i śmietników. Pracownicy Urzędu Miasta sprawdzają, czy mieszkańcy segregują śmieci. Zarządcy każdej z nieruchomości zdecydowali na podstawie indywidualnych deklaracji, że odpady będą sortowane. Przestrzegać tego mają wszyscy mieszkańcy budynków wielorodzinnych. Z tym jednak w Wałczu jest problem. Przejeżdżają samochody, wyrzucają. Jak zachodzę i patrzę w pojemnik, no wszystko jest tak wymieszane. I szkło, i plastik. To segreguje śmieci, a tutaj przyjeżdżają z różnych stron i wywalają śmieci. Jakimś wielkim nieporozumieniem, że przez tyle lat nie można się dogadać i tych śmietników nie ogrodzić. I to właśnie brak zamykanych altan śmietnikowych ma być zdaniem mieszkańców główną bolączką braku segregacji. Pozwala to, aby śmieci do koszów wyrzucać mógł każdy i wszystko, co chce. Co na to władze spółdzielni? Te altany nie są zamykane, ponieważ od kilku lat już tak naprawdę był gdzieś tutaj trend w spółdzielni również za poprzedniego kierownictwa, czy też Urzędu Miasta, czy spółdzielni, że tak naprawdę z tym było więcej problemów i kłopotów. Prezes dodaje, że nawet gdy altany były zamykane, odpady podrzucano pod śmietniki. Kontrola ma sprawdzić, czy ludzie prawidłowo segregują śmieci i czy w przypadku jej braku nie zwiększyć opłat za odbiór odpadów. Segregujemy generalnie w niewielkiej ilości procentowego udziału segregowanych śmieci względem niesegregowanych i musimy w jakiś sposób na to reagować. Przez akcje promocyjne, przez uświadamianie mieszkańcom, ale również pilnowanie tego, żeby śmieci były odpowiednio segregowane. Kontrola trwa od początku miesiąca. Jeżeli wykaże niestosowanie się do wytycznych, deklaracja będzie zmieniona i mieszkańcy będą płacić jak za śmieci niesegregowane. A to wiąże się ze zwiększeniem stawki z 20 do 40 zł za osobę.